Szkoła Tańca PDB prowadzona przez Izabelę Tymich-Janasik zaprasza na 19. projekt musicalowy. Już za 2 tygodnie aktorzy, tancerze i muzycy zaprezentują się w całkiem nowej odsłonie. Tym razem PDB zaprasza do świata drewnianych zabawek, czyli do fabryki o nazwie Drewnolandia. Jak przyznają organizatorzy, będzie to luźna adaptacja Fabryki Czekolady. Choć to musical lekki i familijny, to możemy liczyć na dobry humor z przesłaniem. Chcielibyśmy, żeby najbardziej wybrzmiała następująca treść, że zabawki z drewna, proste zabawki z drewna są bardzo, bardzo wartościowe. To są zabawki, które uczą kreatywności, które uczą wyobraźni, które powodują, że dziecko szuka pewnych sposobów dobawienia się z nimi. No, aktualnie widzimy, że w sklepach półki uginają się od plastikowych zabawek, które, prawdę powiedziawszy, mają mnóstwo, miliony melodyjek, ale tak naprawdę no, są gdzieś rzucane w kąt zaraz następnego dnia po zakupie. Nudzą dzieci, nie uczą kreatywności. Natomiast zabawki z drewna, proste zabawki z drewna, tak jak powiedziałam, uczą kreatywności, są bezpieczne, są ekologiczne, są trwałe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, z mnóstwo ludzi, którzy właśnie żyją wspomnieniami, jeśli chodzi o zabawki z drewna. Także chciałabym bardzo zwrócić uwagę widzom dorosłym i zachęcić dzieci do wyboru właśnie tych zabawek, które są po prostu no, wyczarowane z drewna i bardzo mądrą formą zabawy. W tej musicalowej opowieści pełnej nieoczekiwanych zwrotów akcji wystąpią dzieci, młodzież, a także dorośli. Moja rola jest taka dosyć charakterystyczna, aż wstyd powiedzieć, może nie będę mówił, zostawię to. Może ktoś zgadnie? Tym razem w roli burmistrza, już po tych paru rolach Złotej Rybki, kapitana Roka w kosmosie przez czas na poważną rolę, w mniej poważnym w musicalu, ale też z poważnym przesłaniem. Znaczy, ja będę doktor Wiatraczek, który będzie naprawiał Drewnolandię i fabrykę. To taki luźny musical, tak? Taki na wesoło, trochę z przesłaniem, ale tak, żeby również wszyscy się dobrze bawili. Musical Drewnolandia zbliża się wielkimi krokami. Premiera 23-24 maja. Gramy 3 razy dla szkół tradycyjnie oraz jest gala wieczorna 24-5, 18:30. No i cóż, zapraszam, bo zapewniam, że zabawa będzie przednia, bo zabawki będą z drewna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.